Wczoraj wyszło tak, bo ta książka jest naprawdę beznadziejna. Jeszcze powiesz słowo i na zdanie. Tylko tu chodzi o to, że wy... Jezus Maria, żebym ja płakała na początku filmu. Hejka wszystkim, ale... Jestem nastolatką, okej? I ja się usprawiedliwiam, bo jestem osobą bardzo wrażliwą i jakby... Ja z wdzięczności potrafię płakać i aktualnie płaczę z wdzięczności, bo wiecie, ja na przykład jestem osobą, która bardzo się cieszy, że życie jest skończone, ponieważ fakt, że umrzemy sprawia, że mamy większą motywację, żeby teraz nie czekać na nie wiadomo co, tylko zacząć działać i zacząć żyć takim życiem, jakim chcielibyśmy wszyscy żyć, bo nie ma co marnować czasu, bo jakby jutro możemy już nie żyć i dlatego... Ja się cieszę, że my umrzemy, ponieważ to sprawia, że nie spędzimy całego życia na łóżku, tylko my będziemy się bawić, cieszyć. Dzisiaj zapowiada się świetny dzień, dzisiaj są walentynki, spotkam się z przyjaciółkami, idziemy na randkę wokół wszystkich cute couples, które będą sobie wyznawać miłość. My obie będziemy sobie jadły, świetnie się bawiły i cieszyły się życiem singielki, bo po co teraz ubolewać nad tym, że nie ma się drugiej połówki? Enjoy your life! Gdybym nie miała przyjaciółki, i tak poszłabym sama do tej restauracji, żeby się ponabijać z innych par. I to nie w sensie negatywnym, bo życzę im z całego serca jak najlepiej, ale that's life! Trzeba się cieszyć życiem! I tak, ja jestem też po kawie. Kawa jest świetnym antydepresantem. I wiem, że ostatnio widzieliśmy się na poprzednim filmie tydzień temu, ale tak naprawdę to jest z dnia na dzień u mnie. I fakt, że wy widzicie jeden film tygodniowy, wy widzicie podsumowanie całego mojego tygodnia. I wiadomo, że nie pokazuję wam gorszych momentów, ale no dla mnie, ja żyję z wami 24 godziny na dobę. I wiem, zabawnie wyglądam. Mam nadzieję, że spodobam się mojej walentynce. Dobra, a tymczasem naprawdę nie ma co ze sobą zrobić. Jestem po śniadaniu już i... Zabieram się za czytanie. Wczoraj wyszło tak, bo ta książka jest naprawdę beznadziejna. I wczoraj po jakichś 5 stronach zasnęłam, pomimo tego, że nie byłam zmęczona. Ale łącznie wczoraj przeczytałam 50 stron tej książki. Jeśli chodzi o Dotknij mnie, które czytałam w zeszłym vlogu, to w zeszłym vlogu też je skończyłam, ale zapomniałam wam o tym powiedzieć. Rewelacyjna. Jedna z najlepszych fantastyk młodzieżowych w życiu, jakie przeczytałam. Ja nie lubię tego gatunku, ale ta, powiem tego, że wiadomo, miałam momenty, gdzie miałam takich zubrozi, ale naprawdę była to dobra książka i miała bardzo fajną treść i były różne sentencje, które przekazywały tak świetną wiedzę i tak świetne podejście do świata, że moim zdaniem książka naprawdę warta przeczytania. Mam wrażenie, że równie dobra jak Niewidzialne życie Ali LaRue. Teraz ja idę czytać tą, próbować, a tak naprawdę do 14, powiedzmy 30 mam czas, potem chcę się ogarnąć już, ubrać się, prezent już mam naszykowany, więc tak się mniej więcej wtedy ogarnę, no i o 15:50 mam jakoś pociąg i jadę na randeczkę. Do zobaczenia później. Świetnie. Dziękujemy bardzo. Dobra, dawaj. Zbieramy to? A może po kolei? Po kolei, dobra. Chcesz pierwsza? Możesz ty pierwsza. Okej. Czekaj, bo jest... Wysyłałam ci to. Ej, ale wiesz, ja to chciałam. Ja to tak chciałam. Obi-Wan, my boy. Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Zadowolona już? Bardzo. Ale zamawiałam na Empiku, bo był w takim samym cenie, jak na Vinted wszędzie. Tak. Na Empiku akurat Lego jest tanie. Tamta książka jest rewelacyjna. I o czym to jest? To jest o takiej kobiecie, to jest o takiej kobietce, no, która żyła w czasach, kiedy jakby kobiety ciężko, żeby coś osiągało większego. A ona była rewelacyjną chemiczką. Ją zatrudnili do programu telewizyjnego i ona gotowała tam, ale dodawała ciekawostki chemiczne do gotowania. O. Dzięki temu kobiety się kształciły też w domu. To jest rewelacyjna książka. I tam jest takie świetne poczucie humoru. Okej, okay, dobra. Okej, okay, coś jeszcze, tak? No musiałam cię, żebyś nie czuła się taka pewna, okej. Okay. Jestem u ten.
Musiałam cię strollować. Ale z nie komfort. Nie ma to nic więcej. Czy mi zrobiłaś ten? You are my moon. To jest cytat z książki, który mnie zainspirował, żeby zrobić to. Ja jestem twoim księżycem? Ten. Ale ty czytasz do czego? Mam to czytać najpierw? Ja mogłam przeczytać całe, ale... Jak różowo! I czerwono. Ale cute malutki. Słodycze. To jest przypinka do tego? I tu masz, patrz, łapkę, psią. To jest aluzja do Gai. Gently go! Rozgryzłaś mnie. Ale się spuszczałam na ciebie wtedy. Dziękuję. Idziemy obrabować Biedronkę z meczami świetlnymi. W sensie ona idzie obrabować, ja będę bronić bezbronnych. Jeszcze powiesz słowo i dostanie. Nie doceniasz mojej potęgi. You underestimate my power. A, poczek, stopą ruszam. Proszę to dodać w tym, podczas edytowania, proszę to tam uwzględnić. Uwzględnić. Proszę zrobić przybliżenie na moją machającą stopę. Czemu? Czemu one są? Dlaczego to jest papierowy? Obi-Wan Kenobi! Wczoraj grałam do kościel, czemu tu jest 6? Kowa dostaniesz? Po drzemce, moi drodzy, po drzemce idę z tym koleżką na spacer, bo... Po prostu, prosto mówiąc, wróciłam z domu o jakiejś 2:30 od Hani i wstałam po 7:00, więc najprościej mówiąc, tak jestem zmęczona i boli mnie gardło, bo mam cholinek w buzi. A teraz idziemy na spacer. Czuję się beznadziejnie, ale przynajmniej Luffy mi towarzyszy. Nie, ale naprawdę... Czuję się dziś okropnie. Porażka. Chłopie, co robisz? Co robisz, koleżko? Too tired. I boli mnie głowa, i boli mnie bardzo gardło. Dobranoc. Nie chcę być kolekwialna, ale czuję się jak gówno. I dziękuję Bogu, że już nie jestem tak szczupła, bo bym była pewna, że umieram. Dosłownie. Jak miałam zaburzenie odżywiania, każda choroba równała się... Jezu, czy to ten dzień, kiedy ja umrę? I Luffy do mnie przyszedł. Gotujemy kaszę gryczaną. Tak. Jeśli chodzi o moje poczucie psychiczne, kiedy byłam chora, to zabrzmi jeszcze gorzej. Mówię tu chora w sensie na zaburzenie odżywiania. To zabrzmi to jeszcze gorzej, ale czułam się wyśmienicie, jeśli chodzi o moje samopoczucie wyglądowe, ale jak przechodziło do choroby, a ja po zaburzeniu odżywiania jestem miałam SIBO, tak byłam chuda jak patyk, to za każdym razem myślałam, że umrę, dosłownie. Ja płakałam i przepraszałam moją mamę, że się doprowadziłam do tego stanu. A moja mama oczywiście mi pomagała. Tu masz. A jeśli chodzi o to, kiedy nagram film o zaburzeniach odżywiania i jak bardzo to niszczy człowieka, to jestem teraz na redukcji mini, zdrowej oczywiście. I kiedy już będę się znowu akceptowała, to nagram wam, bo chcę pokazać, że redukcja w zdrowy sposób i życie po zaburzeniach odżywiania też jest możliwe. Bo ja myślałam, że jak je przytyję po edy, to nie będę w stanie już w zdrowy sposób, ale widzę to, że dam radę. I tak po prostu chcę nagrać w tym momencie, to jak już będę się czuła ze sobą lepiej, a teraz... Idę pilnować kaszę. O, i oczywiście Luffy mnie pocieszy, bo byłoby dziwnie, gdyby mnie nie pocieszał. Hejka wszystkim. Literalnie wam powiem, że nie pamiętam, w który dzień do was się ostatnio odzywałam. Chyba jakoś w czwartek rano. Nie, po południu w czwartek. A teraz mamy sobotę, praktycznie już noc. Więc tak, ja nie przyszłam wam opowiadać, dlaczego się do was nie odzywałam, bo po prostu byłam chora i odpoczywałam. I w sumie wczoraj już się dobrze czułam i dzisiaj już się w sumie czułam całkowicie zdrowa, ale...
dalej. Chciałam odpocząć trochę od nagrywania, bo ostatnio jakby czułam się ciągle na widoku, powiedzmy, i takie pobycie samemu było bardzo przyjemne. A teraz tak już na poważnie. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak ja sobie trochę poskroluję TikToka, czy Instagramowe Reelsy, które mnie pochłaniają jak nie wiem co, to czuję się potem jak troszkę ograniczona umysłowo. Ja z reguły od razu po scrollowaniu czegoś idę się myć, bo już mam taki: dobra, Michalina, to już jest twój czas, jesteś zmęczona, potrzebujesz odpocząć, dlatego scrollowałaś po prostu. No i jak ja wchodzę do wanny lub tam pod prysznic, bo zazwyczaj pod prysznic, jak ja jestem w ciszy, to do mnie przepływa tyle myśli, ja jestem tak kreatywna, ja mam takie rozkminy w głowie, że czuję taką ulgę, że... Dobra, przez ten cały czas, który scrollowałam, po prostu nie dałam dopuścić do swojej głowy żadnej myśli, która mnie faktycznie interesuje. I po prostu muszę się wyżyć emocjonalnie i umysłowo. Więc dzisiaj mi podeszła do głowy myśl o tym, jak bardzo my upośledzamy nasz język polski. I troszkę poczułam odpowiedzialność na sobie, jako za, na młodym pokoleniu i jako na... osobie, która rozszerza również język polski i właśnie ma przed sobą lekturę, której absolutnie nie chce jej się czytać, ale abstrahując od tego, jak my bardzo upośledzamy nasz język, mówiąc, że ktoś jest G, że ktoś jest Sigma, że nasze włosy włosują, że nasze plecy plecują i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest złe. Nie, absolutnie to nie jest atak do osób, które tego używają, bo ja sama tego używam na co dzień. I dlatego mówię, że my, bo ja absolutnie nie oddzielam się od grupy młodzieży, których używa tych określeń. Chociaż wielu sama nie rozumiem, ale to tak, wiecie, by the way. I teraz mówię by the way, bo na przykład mi totalnie nie przeszkadzają wtrącenia z języka angielskiego. Ja w ogóle, nie wiem, to była moja myśl kiedyś w głowie i nie wiem, czy to jest jakoś potwierdzone naukowo, ale moim zdaniem dużo łatwiej jest wyrażać siebie, swoje emocje, swoje uczucia, swoje dosłownie myśli w języku angielskim. I ja podejrzewam, że to dlatego, że po prostu język łaciński w 80-90% jest z łaciny, a kiedy nie było jeszcze języków rodzimych, to łacina była tym językiem pierwotnym, tak zwanym uniwersalnym, lingua franca. I dlatego jest najlepiej rozwinięty, bo nie oszukujmy się, przed Mikołajem Rejem, to wszystko było pisane w łacinie, więc w sensie już się budowały jakieś języki narodowe, o ile można mówić wtedy o narodach, ale o języku polskim raczej ciężko mówić, chociaż o języku polskim bardzo długo nie możemy mówić, bo wcześniej nie było Polski, nie oszukujmy się. Ale tak abstrahując od tego, bo zeszłam na zupełnie inny temat, to o ile właśnie mi totalnie nie przeszkadzają te wtrącenia w języku angielskim, bo w pełni je rozumiem, bo sam się tam z tym utożsamiam, też ja jakby funkcjonuję bardzo w angielskim, ja większość podcastów słucham w języku angielskim. Chociaż teraz natrafiłam na kilka genialnych i nie mogę się oderwać, ale jednak słucham dużo i tak w angielskim. Wszystko oglądam w angielskim, na przykład seriale i tak dalej. Chociaż żeby nie było, to nie jest mój rodzimy język i ja nie urodziłam się z umiejętnością języka angielskiego. Ja do połowy ósmej klasy nie potrafiłam praktycznie nic powiedzieć, a teraz mam wrażenie, że jestem bardzo płynna i naturalna w tym języku, ale no też abstrahując od tego, wracając do tego, że upośledzamy nasz język. Właśnie to jest to moje niewyżycie umysłowe, o którym mówiłam po scrollowaniu TikToka. To ja się po prostu boję tego, że my zapomnimy, jak inaczej opisywać sytuacje, przedmioty, jakie są ciekawe przymiotniki, przysłówki i to, jak sprawnie porozumiewać się, używając słów, które są zawarte w słowniku, a nie w słowniku tak zwanych młodzianizmów. Ja wiem, że takie rzeczy typu mówienie, że włosy mi dzisiaj włosują, jest ogromnym uproszczeniem dla nas w porozumiewaniu się, ale czy na przykład napiszecie tak na maturze? Czy napiszecie, że ktoś jest G, a ktoś jest Sigma? W sensie ja nie neguję tego, ale ja bym chciała, żeby po prostu nasz język ojczysty nie umierał. Bo ile rozumiem, że on powinien się rozwijać w miarę z czasem, to nie chcę, żeby on się troszkę cofał w rozwoju. Dlatego też moim zdaniem czytanie książek jest tak ważne. Czytajcie cokolwiek, ale to i tak będzie wzbogacać waszą, po pierwsze, gramatykę, zasób słownictwa. Wy możecie nawet nie zdawać sobie sprawy, jak synonimy są w życiu potrzebne. Ja też jestem wdzięczna, że zaczęłam czytać, bo po prostu ja byłam dzieckiem, które
było zła na swoją mamę, że nie wzięła ją po prostu na diagnozę tego, że mam dysortografię, bo ja dosłownie potrafiłam w jednym słowie, gdzie można było trzech popełnić miejsca, popełniałam w czterech miejscach, więc ja byłam przypadkiem wyjątkowym. A teraz potrafię na wypracowaniu 700 słów, powiedzmy, napisać jeden błąd i ja po prostu wychodząc ze sali wiem, że Jezu, nie mów, że tak napisałaś, Michalina. Więc tak, czytanie książek jest bardzo ważne i dlatego też w szkole moim zdaniem nie powinni narzucać nam lektur, tylko powiedzieć ogólnie, my polecamy wam przeczytać lektury, przyda wam się to na maturze, ogarnijcie to tak, żebyście mogli dostosować to do matury i żebyście byli świadomymi ludźmi, bo jednak kiedyś pewien bardzo mądry historyk powiedział, że historię Polski pisze nasza literatura. Ja się z tym zgadzam w 100%. I to, jak społeczeństwo nas kreuje, jest spowodowane, jak inne społeczeństwo i wykreowało. Kiedyś nasi bardzo, bardzo wielcy poprzednicy byli kreowani przez, uwaga, literaturę, bo nauczono się potęgi słowa i po prostu wszystkie propagandy, wszystkie ogromne zmiany, wszystko było wprowadzane przez literaturę, bo tak najłatwiej było poszerzać jakąś wiedzę, jakąś myśl. I moim zdaniem świetnie jest być takim świadomym człowiekiem i po prostu wiedzieć o większości rzeczy, z czego to się wywodzi. Jak pójdziecie sobie przypadkiem do muzeum na wystawę i zobaczycie jakiś motyw na obrazie, to będziecie wiedzieli, o, to jest motyw Vanitas, bo na przykład są ukazane skrzypce i powiedzmy nieskończony posiłek. I będziecie wiedzieć, z jakiej to księgi z Biblii. I w sensie, ja wiem, że dla was może to się wydać totalnie nieważne i powiedzieć, Jezu laska, co ty gadasz, ale bycie świadomym obywatelem naszego świata jest ważne, żeby nie dać sobą sterować. I dla mnie też bardzo ważne jest czytanie, żebyśmy nie połykali wszystkiego, jak jakieś pelikany, powiedzmy. Umiejmy sortować wiedzę, bo nie wszystko, co jest nam mówione, jest prawdą. I musimy mieć własne zdanie, żeby nie być zmanipulowanym. I tak, to są moje myśli na wieczór, bo scrollowałam trochę TikToka. Nigdy więcej TikToka. W ogóle mi słuchanie podcastów bardzo dużo też tematów podrzuca i teraz też czytam świetną książkę o przemocy w polskich domach, ale no, w sensie jest tu mówione o polskich domach, ale no, mam wrażenie, że to jest na tyle neutralny temat, że można by było wiele z przypadków po prostu dostosować na skalę światową, bo jakby wiele ludzi myśli, że my jesteśmy skrzywdzonym społeczeństwem przez internet, przez to, jak szybko się świat rozwija, jak wszystko jest w pędzie. I się z wami absolutnie zgodzę, bo to dołożyło swoją pięść do zepsucia świata. Ale to nie jest jakby powód. Moim zdaniem my jesteśmy popsuci od wielu, wielu dziesiąt, a nawet setek lat. Dlaczego Tomasz Morus i tak dalej pisali utwory utopijne, gdzie było powiedziane, jak powinno istnieć idealne państwo na przykład, idealne społeczeństwo, bo to powiedziane z absolutną pewnością, że jest to awykonalne, bo już wtedy społeczeństwo było popsute. Ileś nas tu przodków do tyłu dalej społeczeństwo popsute. I popsute społeczeństwo kreuje następne popsute społeczeństwo i moim zdaniem to w końcu jest czas, żeby ludzie wzięli się za siebie i zdecydowali, jak chcą wykreować siebie, a potem swoje dzieci, bo ja nie mówię, że wpychanie dzieci do głowy rzeczy, które po prostu będą dla was tylko miały sens. Tylko tu mi chodzi o to, żebyśmy nie nakładali naszych własnych lęków, strachów i traum, które są w ogóle z x lat temu na nasze przyszłe pokolenie, bo jakby jedno pokolenie naprawdę może być przełomowe. Powiedzmy, możemy mieć żal do własnych rodziców, ale przez kogo byli wychowywani nasi rodzice? Najczęściej przez osoby, które po prostu żyły w czasach wojny. Osoby po wojnie są tak straumatyzowane, że często nie potrafią mówić o niczym innym, tylko o tym. Więc jaką opiekę mogli zapewnić naszym rodzicom, jaką miłość, jaką troskę, ile ciepła w domu,
jeżeli sami byli do kości straumatyzowani. Więc jakby to jest ciągnący się łańcuszek. Mam wrażenie, że każdy dokłada swój koralik do niego. I o tym też mówię. Ja często odnoszę się do niektórych lektur, do niektórych po prostu pozycji z literatury. Bo wiecie, jak jest w angielskim, ciężko mi jest to określić w języku polskim, o tym mówiłam, ale istnieje coś takiego jak jakby wiedza, tak zwana mądrość. Mówię tu typowo w języku polskim, ale istnieje w angielskim również wisdom. To jest jakby trochę mądrość życiowa, ale nie wiem, czy takie określenie w języku polskim w ogóle istnieje. Jak macie tą wisdom, mądrość życiową, to mam wrażenie, że to właśnie daje literatura. Wiadomo, doświadczanie rzeczy i tak dalej też to daje. Ale literatura jednak daje podstawy znalezienia, jak możemy sobie poradzić z znalezieniem przyczyn danej rzeczy, więc... Więc tak, mogę powiedzieć, że stałam się obrończynią języka polskiego. A jeśli chcecie mieć dużo rozkmin i dużo myśleć, tak jak ja, bardzo polecam wam podcasty. Bardzo w ogóle... Ja, moim ostatnim odkryciem totalnym to jest po prostu Owsiana. Ja posłuchałam za kilka jej podcastów i już przepadłam. Wiadomo, takie klasyki jak Karolina Sobańska, Sara Cwalina czasem też właśnie wrzuca bardzo ciekawą treść. Na przykład przypadkiem, bo nie chciałam słuchać tej, powiedzmy, trylogii o terapii, ale trzecia część bardzo we mnie uderzyła, więc polecam wam sobie przesłuchać. W ogóle Sara była moją ogromną inspiracją kiedyś i cieszę się, że jakby rozwija się bardzo. Kogo ja tam jeszcze lubię? Szare komórki, chyba istnieje taki podcast też. Tam bardziej już takie rzeczy bardziej naukowe, prozdrowotne, ale dalej mega ciekawe, bo często odnosi się również do psychologii, bo nasze zdrowie fizyczne ze zdrowiem psychicznym jest bardzo ze sobą powiązane, ponieważ jakby nasz organizm stanowi całość, a nie odrębne kawałki. Przemek, tylko nie pamiętam nazwiska, jest ogrom tych podcastów i po prostu ja za każdym razem, jak słucham, mam mnóstwo myśli w głowie. Tak samo, jeżeli macie rozkminę, co jest kolejnym tak zwanym TikTokowym kompleksem, czyli co znowu próbują nam mówić, że tak nie powinno być, a to jest nasze po prostu ciało, to takie rzeczy świetnie opisuje Basia Sas i o ile trochę chyba dram się wydarzyło w 2023 roku, chociaż ich tak super nie śledzę, ale jestem dzięki niej trochę bardziej na bieżąco, bo mam wrażenie, że ona bardzo mi dużo czasu oszczędza, bo jeżeli chcę być na bieżąco, to po prostu wchodzę na jej profil i mam wrażenie, że wiem o większości ciekawszych rzeczy, które by mnie interesowały. Ale no, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co stało się nowym popularnym kompleksem ludzi, to polecam tak do niej zajrzeć i zobaczyć, co jest z ludźmi nie tak. Tymczasem jest już noc, ja powinnam iść spać. I co? I widzimy się, może jutro, może nie, zobaczymy. Ja mam teraz ferie, już minął tydzień, nie wierzę w to. Ale tak, ja w ferie daję sobie luz, czytam książki, scrolluję TikToka, potem mam wylewy umysłowe i się świetnie bawię, więc dobrej nocy. Do zobaczenia. Trzydzieści stron. A ja tak bardzo pragnę już mieć je z sobą. Hejka wszystkim. Witam się z wami z moim śniadankiem. Jajecznicę z prawie grahamką. O ile, jeśli chodzi o jajka, bo to jest też temat sprzeczny dosyć. Nie ma określonej maksymalnej ilości jakby jajek, które nam szkodzą. Naprawdę, jajek możecie jeść ile wlezie, musielibyście zjeść 10, żeby to była przesada, albo nawet więcej, bo naprawdę jajka są super odżywcze. Nie podnoszą cholesterolu, znaczy podnoszą, ale ten dobry, a podnosząc ten tak zwany, no mówię to w uproszczeniu, dobry cholesterol, jest mniejsza szansa, że będzie więcej tego złego cholesterolu, więc cholesterol musi być w naszym ciele, ponieważ on usztywnia nasze ściany komórkowe, więc tak, to jest proste. Więc tak, będę jadła swoje śniadanko. I co? I będę oglądała, bo bardzo rzadko to robię i wiem, że nie powinno się tak robić z punktu dietetycznego, ale raz na jakiś czas obejrzeć sobie coś,
żeby zrobić to jeszcze bardziej przyjemniejsze. Jedzenie powinno być przyjemnością, tak? I co ja będę dzisiaj robić? W ogóle wczoraj składam Lego i tutaj przyszedł mi jeden koleżka. Jest swoje Lego z dzieciństwa, bo po prostu sprzedaję na Vinted i praktycznie wszystkie zestawy mam złożone i po prostu wystawione. I wiele już mi się sprzedało, ale miałam jeszcze kilka niezłożonych, to poskładałam i jeden znalazłam tak sztos, że zastanawiam się, czy nie oddam to żadnemu mojemu znajomemu, bo sztos jest, spodoba im się. Dobra, ale co? Ja ze swoim śniadankiem i z filmem myślę, że będę kończyła już tego vloga, bo jest on chaotyczny, bo tak, mam ferie i odpoczywam, i ja nie robię zbyt wiele, nie odzywam się do was, bo miałam, wiecie, jak to człowiek, upadki, zloty podczas tego tygodnia, ale co? Ale ja się świetnie bawię i nie wiem, co mogę wam więcej powiedzieć. Do zobaczenia w następnym filmie chyba. Więc dziękuję wam jeszcze raz bardzo, że byliście ze mną w tym vlogu i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Hejka, nie nagrywałam dzisiaj, bo myślałam, że naprawdę skończę ten film, ale miałam dzisiaj usiąść do montażu i nie usiadłam, więc dlatego jakby jeszcze się do was odzywam, ponieważ jeszcze mam czas dodać ten materiał, zanim film się zrenderuje. Przychodzę tu wam powiedzieć, że zróbcie dla siebie coś miłego, bo żyjemy w czasach, gdzie bycie przepracowanym, dawanie z siebie więcej niż 100%, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu jest na topie. Nie dajemy sobie odetchnąć, a wymagamy od siebie coraz, coraz więcej. Mi w ostatnim czasie dosyć sporo rzeczy się posypało i nie chodzi o to, że ja chcę teraz narzekać czy mówić, w jakiej ja tu nie jestem w złej sytuacji, bo jakby nie w tym rzecz. Tylko tu chodzi o to, że wy, mimo tego, że ja czuję, jakbyście byli ze mną te 7 dni w tygodniu, wy nie widzicie całego mojego życia. Wy widzicie te, powiedzmy, lepsze momenty. A fakt, że kilka dni z ferii spędziłam w łóżku cały dzień oglądając na laptopie Kochane Kłamstewka czy któryś inny serial typu Gossip Girls. Serial, który totalnie nic nie wniesie do mojego życia. I to wcale nie tak, że ferie są po to, żeby odpoczywać, że przerwa po sesji jest po to, żeby odpoczywać. Nie, przecież my musimy pracować, bo jeżeli nie pracujemy i nie dajemy z siebie 1000%, to przecież nie jesteśmy wystarczający, nie jesteśmy nic warci. To próbuje nam do głowy poić świat. A ja chciałabym powiedzieć, że powiedzcie światowi, żeby wsadził sobie to prosto w dupę, bo wy jesteście ludźmi i zasługujecie na odpoczynek jak każdy inny organizm. Ja daję sobie prawo do tego, żeby spędzić te dni na łóżku, oglądając seriale, naprawdę niektóre nic mi nie dające, ale one dają w moje życie, bo one pozwalają mi się zresetować, bo ja czasem jestem w tak beznadziejnym stanie, że ja rzucam się do najgorszych rzeczy, żeby dać sobie, powiedzmy, jakąś płaszczyznę, żeby uwolnić emocje, a nie w tym rzecz. W tym rzecz jest, żeby zaopiekować się sobą, żeby być w tym dobrym stanie przez większość czasu. Więc to, że położycie się w łóżku i spędzicie tam jeden dzień, przeżyliście, bądźcie z siebie dumni, macie naprawdę być z czego dumni. Jesteście żywi na końcu dnia. Więc tak, jestem z was dumna, nieważne ile dzisiaj zrobiliście, dajcie sobie odpocząć, włączcie sobie pięknie pachnącą świeczuszkę, weźcie gorącą kąpiel, w ogóle bardzo wam polecam po gorącym prysznicu lub na początku, jak jesteście rozgrzani i wchodzicie po prostu do wanny, na przykład po treningu, to żeby puścić sobie taką mrożącą wręcz wodę, bo mimo tego, że powiedzmy nasze komórki nerwowe to są komórki, które się nie dzielą, można je jakby stymulować trochę i spowodować, że jej połączenia pomiędzy nimi wzrosną. I będzie nasz mózg zdrowszy, lepiej funkcjonował właśnie przez takie szokowanie naszego organizmu typu zimną wodą. Dlatego morsowanie jest tak zdrowe. Ale dobra, abstrahując od tego, zróbcie dla siebie coś miłego, przytulcie sami siebie, bo na to absolutnie zasługujecie i widzę na Instagramie coraz więcej osób, które po prostu jest wyczerpanych, a dalej próbuje dawać z siebie te 1000%. That's not the right way. Spróbujcie dać sobie tą przestrzeń na rozwalenie się po prostu i wypuszczenie tego wszystkiego, co w was jest skumulowane. Przytulenie tego małego dziecka w środku was, które nie jest zaopiekowane i po prostu odpuszczenie. A świat zadecyduje, co
powinniście mieć dalej. Pomimo wszystko, nieważne co robicie, jeżeli nie dacie sobie odpocząć, to znaczy, że nie jesteście na to gotowi, ale wiem, że kiedyś nadejdzie czas, że będziecie na to gotowi. Kocham, kocham was mocno, musicie zrozumieć, że jesteście ważni i co? I do zobaczenia w przyszłym filmie. Love you guys.